Pan Bóg miał tutaj gruby, gruby problem ze mną, prawdopodobnie. No tak, tobie Bóg powiedział mi nie. Mów do mnie, jak chcę Ciebie słyszeć. Otwórz mi uszy, otwórz mi oczy. I fajnie mieć tą świadomość, że ostatecznie Bóg chce do Ciebie mówić. No. I chce do nas mówić po to, żeby nas zachęcić, żeby nas podnieść, żeby nas zbudować. Najwięcej uczymy się, kiedy dajemy. Mój drogi, moja droga, czy wiesz, że Pan Bóg chce do ciebie mówić w snach, chce do ciebie mówić fizycznie, chce do ciebie mówić przez Słowo Boże, chce do ciebie mówić przez ludzi, przez wszystko, co cię otacza, bo naprawdę w Jego sercu jest to, że On chce, żebyś usłyszał, usłyszała, że Cię kocha i z dzisiejszego właśnie nagrania, z dzisiejszego wywiadu z Agatą Strzyżewską dowiesz się jeszcze więcej i nawet dostaniesz kilka porad, jak zacząć słuchać głosu Pana Boga, jak interpretować sny, a przede wszystkim dowiesz się, że Bóg naprawdę bardzo mocno chce, żebyś usłyszał, usłyszała Jego głos, więc zapraszam na właśnie wywiad z Agatą Strzyżewską. Siejemy. Pomnażamy. Jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Dziękuję Ci, że się udało, że możemy porozmawiać. I gdzieś widząc, co robisz, wiem, że też, no powiem tak, umiesz słyszeć Pana Boga. Ale ja mam takie pierwsze pytanie. Jak to jest, kiedy pierwszy raz usłyszałaś Pana Boga? Byłam wychowana w domu niewierzącym moi rodzice nie chodzi do kościoła, więc byłam taka mocno nastawiona negatywnie do wszelkich religijnych rzeczy. To mi się kojarzyło z jakimś średniowieczem, wiesz, z jakimiś dziwnymi klimatami, mało nowoczesnymi, a ja byłam zawsze taka, wiesz, do przodu. I yy, więc takie miałam nastawienie raczej yy, negatywne również do osób, które słyszą Boga, które nie wiem, coś odebrały od Boga, wiesz, na zasadzie o słyszą głosy. Ale kiedy miałam 18 lat, spotkałam osobę, która kto była nawrócona, która miała Chrystusa w sercu, Ducha Świętego, w środku, i to było czuć i widać. I wtedy pierwszy raz zobaczyłam różnicę pomiędzy człowiekiem, który umie usłyszeć Boga, umie być wrażliwym na Jego prowadzenie i, i żyje według tego, a ludźmi, którzy po prostu są religijni więc moja przygoda ze słuchaniem Boga zaczęła się właśnie od tej osoby to był taki Mateusz z Australii e, szalony zupełnie facet ale który nauczył mnie że jest coś takiego jak duchowość jak e, jak połączenie z duchem świętym, który, który może do ciebie mówić, który, yy, który mieszka wewnątrz ciebie. On nauczył mnie czytać Biblię Ja od Biblii się zaczęło, więc to był taki fundament dla mnie. W ogóle fajnie to powiedziałaś i przepraszam, że tak wszedłem ci w zdanie, ale też warto podkreślić, że rzeczywiście warto mieć czy znaczy warto, trzeba mieć fundament, żeby słyszeć głos Pana Boga trzeba mieć fundament bardzo mocno tak. zbudowany w Biblii. Tak, bo inaczej wtedy są, wiesz, różne głosy. Generalnie, wiesz, głosów jest mnóstwo w tym świecie. Głosy wewnętrzne, głosy zewnętrzne. I teraz, y, gdzie tutaj się połapać, który jest prawdziwy? Jak go odróżnić od y, głosu Boga? Musimy mieć jakiś y, fundament, musimy mieć jakiś probież, że tak powiem. Y, są jakieś przechowywane wzorce me metra, że tak powiem, ile to jest metr. Kiedyś to były fizyczne... Y, że tak powiem, rzeczy, które można było zmierzyć, aha, to jest metr. I ludzie wszyscy wiedzieli, że to nie jest tyle, to nie jest tyle, to nie jest tyle, tylko to jest tyle. No i tak samo w, sferach, w sferze duchowej, my musimy wiedzieć, co jest prawdą. Musimy wiedzieć, jak mówi Bóg, co mówi Bóg, Jego sposób, że tak powiem, wyrazu. Tak jak, nie wiem, dzieci uczą się, że to jest głos Jego matki, a to nie jest głos Jego matki, chociaż jest równie przyjemny i równie fajny, to jednak ten specyficzny głos przez to, że obcujesz często z tym głosem, często go słyszysz, zaczynasz mieć wyczucie, że to jest, że to jest właśnie głos Boga. Więc przebywanie z Bogiem poprzez Jego słowo, przez to, że otwieram to słowo, że nim nasiąkam, że nim się otaczam, to nie jest tylko kwestia tego, że ja. Yy, Wiem, jak historycznie Bóg kiedyś mówił i co mówił, chociaż to też jest ważna wiedza, tak? że Bóg w pewien sposób przewidywalnie się można powiedzieć, zachowuje i przemawia, ale również przez sam sposób jego mówienia, kiedy on mówi do mnie. Właśnie bo pytałeś, kiedy to się zaczęło, kiedy zaczęłam czytać Biblię, ja zaczęłam słyszeć, że on mówi do mnie osobiście. Że to nie są historie tylko jakieś z przeszłości, napisane dwa tysiące lat temu, tylko zaczęło mi się rozgrzewać wnętrze. Wiesz, ja zaczęłam to odbierać, że, że Bóg, bo to niekoniecznie jest jakaś informacja, którą Bóg przekazuje, tylko to jest jakieś zachęta, podniesienie. Z Jego słowem płynie życie. I ja zaczęłam widzieć, już nawet wtedy, kiedy zaczęłam chodzić do kościoła, że były na przykład kazania. Gdzie to życie płynęło, gdzie ja po prostu czułam, że, że, że ja właśnie chcę iść, chcę robić, Mi się, ja mam pomysły, moja wyobraźnia była pobudzona, byłam zachęcona, odwaga we mnie była, a były takie kazania, które po prostu były jakąś informacją i nie, nie płynęło tam życie. Kiedy spotykam się z Bogiem w Jego słowie, to, to zawsze jest ten element życia i, i, i tego podniesienia, tej zachęty. To powiedz w takim razie, czy pamiętasz taki pierwszy moment, kiedy zaczęłaś tak, ej, że to jest ten dzień, że może ten dzień to ciężko określi, bo to trudno znaleźć, ale że na przykład usłyszałaś w taki bardziej namacalny sposób Boga. Wiesz co, ja nigdy nie słyszałam Boga słyszalnego, Jego głosu w ten sposób. Zaczęło się od tego, że ja właśnie zaczęłam czytać Biblię i, i to słowo było, zaczęło być żywe o. dla mnie, ale nie miałam takiego momentu, o, teraz Bóg do mnie przemówił. Myślę, że to minęło parę lat, zanim ja zaczęłam jakby um, ślad Jego obecności rozpoznawać i zdawać sobie sprawę, aha, to Bóg mi mówił to wcześniej, jakby Bóg mi przekazywał to w różny sposób, dawał mi znać już o tym. Więc to nie było tak, że o, teraz przemówił do mnie Bóg. Teraz oczywiście już, kiedy umiem to rozpoznawać, to, to mogę wskazać takie sytuacje konkretne, kiedy modliłam się o coś i Bóg mi odpowiedział, ale, ale na początku to tak nie było. Ja, nawet, ja byłam nawet w takim kościele, wiesz, totalnie niecharyzmatycznym, gdzie słuchanie głosu Bożego, proroctwa, znaczy o proroctwach to, to akurat było tam dużo, ale, ale nie w takim ujęciu współczesnym, że kiedyś Bóg mówił przez proroków, ale teraz to, to jest niebezpieczna sfera, lepiej się tam w to nie zagłębiać. Czytaj Biblię i to ci musi wystarczyć, ale nie byłam w środowisku, które by zachęcało do tego, by... Um pytać Boga o konkretne rzeczy, że On teraz tutaj jest i teraz może Ci odpowiedzieć i nakierować Twoje życie. No Bo patrzę na Twoje życie i wiesz, nagrywasz podcasty, mówisz tam do ludzi, jest to taka platforma, ja to określam, że to jest taka współczesna kazalnica, mogłem mhm. powiedzieć, więc to jest niesamowite, że Bóg ci w tym używa i dużo ludzi rzeczywiście podąża za tym, co mówisz. I jest y, wielu, widziałem tam w niektórych komentarzach, że ludzie patrzą na to jako na odpowiedź Pana Boga w tym, co, tym o czym Ty mówisz, w tych swoich krótkich słowach czy tych wywiadach. Więc, no bo w Biblii nigdzie nie jest napisane rób podcasty, a będziesz mm. mówiła moim głosem. No nie. <głos> 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 Tylko to nawet. Właśnie, jak to się stało, jak? że wiedziałaś, że, bo ty powiedziałaś kiedyś mi, że tego nie zaczęłaś robić od zawsze, i też to dla ciebie nie było naturalne, że masz to robić. To jak to było? Jak Bóg ci na przykład mm -hmm. to pokazywał na takim mm -hmm. przykładzie? Co, teraz patrzę z perspektywy, że Bóg do mnie mówił od dawna. Tylko ja właśnie nie byłam świadoma, że to był On. Wydawało mi się po pierwsze, że to są moje ambicje. Zawsze mi tak mówiono: Agata, to jest taka ambitna. Ja byłam zawsze, ja lubiłam być pierwsza, ja lubiłam być z przodu, w takim znaczeniu, że właśnie miałam jakąś swoją inicjatywę. I, i kiedy się nawróciłam, to było dużo takiego słowa potępienia. Niekoniecznie wprost mówionego, ale, ale dawano mi znać, że ja się za bardzo tutaj wychylam przez szereg, że ja to za bardzo chcę po swojemu, że tu trzeba pokornie z tyłu poczekać. I yy... I Bóg wcześniej już do mnie mówił na temat na przykład przemawiania, że, że będę głosiła Ewangelię. Ja miałam takie sny. Ja, ja dopiero właśnie później zaczęłam łączyć kropki i zdawać sobie sprawę, że już wcześniej miałam sny, że miałam proroctwa. Że Bóg dawał mi pewne zainteresowania na przykład kwestią przebudzenia duchowego. Ja czytałam wszystkie książki, które były na rynku po polsku, po angielsku o przebudzeniach duchowych. I że to nie było przypadkowe zainteresowanie że Bóg mnie przygotowywał do tego co na przykład teraz robię w Pakistanie do tego co robię w Polsce co robię w internecie i że to był jego głos jakby który mnie prowadził przez ten cały czas tylko Właśnie, albo my, myliłam to z ambicją jakąś, albo wydawało mi się cały czas, że nie jestem gotowa, że nie, że nie mam bo ja nie mam w naturze takiej nie mam chyba takiej osobowości charyzmatycznej w znaczeniu takiego po prostu nie mam takiego charakteru gwiazdy, powiedzmy, tak? Kogoś takiego, kto po prostu wchodzi i przyciąga uwagę wszystkich. Wolę być bardziej w cieniu, ale mieć poczucie, że robię rzeczy znaczące i głębokie. I, I to też mi chyba przeszkadzało w tym, że, że Bóg mi kiedy zaczął mnie przekonywać, że mam nagrywać filmy na YouTubie, a ja mówię, ale Boże, ale ja nie mam takiego charakteru, ja nie jestem tego typu osobą. Ja bym chciała takie rzeczy robić, ale do tego się nie nadaję. Więc dużo było takiej niepewności, jeśli chodzi o mój charakter. Um, o to, czy to nie są moje ambicje właśnie, czy to nie jest takie cielesne i ludzkie. Hmm, czy ja po prostu nie chcę być znana i szanowana, żeby karmić jakieś swoje ego. Jakby tego się bardzo bałam. nie? Hmm, ale w końcu, mąż, mąż też mi powiedział, gata, ty masz takie przemyślenia. Ty powinnaś zacząć wychodzić z tym do ludzi. Um, i y, może to jest taki nieduchowy teraz moment, ale prawdę mówiąc, taka amerykańska y, przedsiębiorczyni, y, że tak powiem, mnie zainspirowała do tego, co robię teraz, która totalnie nie jest chrześcijanką i nie robi chrześcijańskich rzeczy, ale jej sposób y, prowadzenia misji, że tak powiem, tego, co ona sama robi, y, jakby Bóg mi przez nią pokazał, zobacz, mogłabyś robić podobne rzeczy, ale głosić Ewangelię. Ja pomyślałam, okej. Okay, i przez pierwszy rok nagrywałam filmy, ale nikomu tego nie pokazywałam, bo nie mogłam się przyzwyczaić do swojego wyglądu, do swojego głosu. Drażniło mnie po prostu to, co widziałam. Nie umiałam płynnie mówić. Pamiętam, że wtedy trafiłam na kanał Adama Szustaka i widziałam, jak ten facet płynnie mówi, w ogóle bez żadnych cięć. Ja pomyślałam sobie, ja w życiu nie będę tak mówiła, że ja po prostu jestem jakąś kaleką, jeśli chodzi o płynną wypowiedź. No, i takie były początki, że jakby nie mogłam też jakby odważyć się, żeby z tym wyjść do ludzi. I po takim roku nagrywania filmów do szuflady, że tak powiem, w końcu się odważyłam i o dziwo okazało się, że ludzie chcą tego słuchać. Wydaje mi się, że też fakt, że jestem kobietą, ma pewien, pewne znaczenie. Wiele, wiele kobiet szczególnie potrzebuje słyszeć kobiecy głos w kwestiach wiary, jakby kobiecym okiem spojrzeć, jak można wierzyć. No i to wszystko się rozwija teraz. Fajnie, no i powiem Ci, że ja oglądam te rzeczy I, i naprawdę cenne są te wywiady i poruszasz bardzo głębokie treści, które nie są tylko takim pływaniem, tylko właśnie tą... Prawdziwą głębią, więc dziękuję Ci za nie. I też tak to wielki komplement dla mnie. Nie, na, Naprawdę, tak jak byłem przy jakichś tam rzeczach, widziałem je, no to, to rzeczywiście to jest po prostu bardzo głębokie. I też fajnie, że można w tym odnaleźć głos Pana Boga. I też ja bym tak wyciągnął z tego, co ty mówiłaś, kilka takich rzeczy, bo powiedziałaś, że Bóg może do ciebie, że znaczy inaczej, ja teraz tak podsumuję Aha. to, że Bóg może. I rzeczywiście w moim życiu też to widzę, Bóg może do Ciebie powiedzieć przez zewnętrzne sytuacje zupełnie. Czyli przez niewierzących, niewierzących nawet ludzi. No. Tak. Ja dokładnie pamiętam, kiedy Bóg użył mojej znajomej, która całkowicie nie ma nic wspólnego z Kościołem, a ona nagle powiedziała dokładnie to, co czułem, że Bóg do mnie kieruje. Ja nagle jak to usłyszałem, to aż mnie dreszcz przyszedł, bo ja mówię, szok. No i potem jej powiedziałem, że to jest ciekawe, że to mi mówisz w tym momencie, więc to jest fajne. I też zwróciłem uwagę, że też powiedziałeś, że Bóg już kieruje do ciebie pewne rzeczy, które po czasie nagle składają się w całość. To też jest jakaś taka rzecz, którą można odnaleźć w tym, co ty mówisz. Ja to nazywam że... pucelki. Że to są takie kawały, takie pucle, że są rozsiane w naszym życiu, że w dzieciństwie były rozsiane. Właśnie sny, słowa od ludzi, pewne zdarzenia, które potem układają się w pewną całość. Aha, ty mnie Boże, prowadzisz. A właśnie odnośnie też te, chciałem to wyciągnąć też te właśnie sny, że Bóg też używa snów. I ja w swoim życiu dostałem pierwszy taki sen, który był bardzo mocny dla mnie. Ja nie wiedziałem, co się działo. Mi się po prostu przyśniło dokładnie coś, to co się wydarzyło dokładnie miesiąc, no miesiąc groszem, no ale mniej więcej około miesiąca później się wydarzyło. Mi się przyśniła czyjaś śmierć a, i to nie było realne, że ta osoba umrze, bo ta osoba po prostu umarła w dosyć specyficznych okolicznościach i nie było nic, kierowało się ku temu, więc wiedziałem, że w tamtym momencie Bóg pokazuje mi, że chce do mnie mówić w snach. Bo nie było opcji, że ta osoba umrze. To nie było taka, że ta umiera, w ogóle leży na łóżku śmierci. W ogóle nic takiego nie było. Ta osoba umarła śmiercią samobójczą, a nic nie wskazywało, że w tą stronę w ogóle idzie. Nic. To nie było też, no, już bez szczegółów, ale jakbyś mogła powiedzieć o tym, jak na przykład ty patrzysz, że jest to sen od Pana Boga, a nie jest to, najadłam się pizzy na noc i bolimy brzuch i ogólnie śnimy się prześladowania chrześcijan i najazd złych ludzi. Tak, no więc tak jak mówiłam, dla mnie zawsze ten. Probierz biblijny jest bardzo mocny, w takim znaczeniu, że niekoniecznie mi się śni coś, co jest w Biblii, ale mm, jakby to odczucie, które mam po takim śnie, y, trudno, po pierwsze, trudno mi zapomnieć ten sen. On jak gdyby. Mm, Drożę. Dnia, o no, tak, on krąży we mnie, y, Bóg mi go przypomina, no, Duch Święty, który we mnie mieszka, po prostu jakby podbija. Y, te obrazy, które zobaczyłam, I, i wiem, że to zwykle zapominam po prostu różne rzeczy, a tutaj jakby to się powtarza, albo sen, który się powtarza. I, i to uczucie, że, że to jest coś znaczącego, że to jest coś wielkiego. Do tego stopnia, że kiedyś zapisałam sobie taki sen, schowałam zeszyt, i po paru latach, robiąc remont, zupełnie wspomniałam o tym zeszycie, wyciągnęłam, zaczęłam czytać, zupełnie zapomniałam tego snu. Ale czytając, otworzyło mi się to i byłam w szoku, bo zapisałam go z takim uczuciem, że go nie rozumiem, ale on jest pewnie znaczący. I byłam w szoku, dlatego że on, on się już wypełnił. To, był, to była taka wizja kościoła ulicznego, który żeśmy w Gdańsku założyli. To było parę lat przed tym, jak, jak to się w ogóle wydarzyło. I wtedy nie mogłam rozumieć tego snu, bo dopiero zdarzenia w przyszłości mm -hmm. go jakby wytłumaczyły. Y więc, y I, I jak myślisz, po co Bóg dał ci taki sen? Ja, ja wierzę w to, że sny, w moim przypadku sny zawsze były w takich bardzo kluczowych momentach mojego życia. Ja no wróciłam się przez sen, ja zaczęłam, uh -huh. <grych> tak to jest duże... fajna, ciekawa historia. Druga rzecz, zaczęłam grać na gitarze, być liderem uwielbienia właśnie dlatego, że Bóg mi dał sen. Chociaż... Ale przyśniło ci się, że grasz na gitarze i nauczyłaś nie. się w śnie grać na gitarze? Nie, nie, po prostu coś mi się przyśniło, ja nie pamiętam już dokładnie co to było, ale rano się obudziłam i wiedziałam, że mam się na nauczyć grać na gitarze, to bo prawda? Bóg tego chce. Wow. Fajne. W pół roku się nauczyłam i zostałam liderem uwielbienia. E, właśnie kościół uliczny, e, sen też jeszcze był przed Pakistanem, więc jakby w takich klucz w kluczowych momentach mojego życia były sny e, i Pytanie było? Wiesz to jak rozróżnia, że to jest od Pana Boga sen, a na przykład nie jest to jakiś sen, nie wiem, bo się najadłaś czegoś, mm -hmm, bo to wiesz… Mm -hmm. No i te sny są właśnie… Aha, że sny mnie przygotowują. Po no, a, co tak, są tak. sny? Sny mnie przygotowują. Ja myślę, że to jest taki rodzaj rozciągnięcia mnie, mojej psychiki, żebym ja zmieściła jakąś sytuację w wyobraźni, wiesz, w, moim, w mojej przestrzeni odczuwania, Ponieważ nie jestem gotowa w danym momencie, żeby tego doświadczyć. Było to zbyt duże, zbyt przytłaczające, ale kiedy mam sen, w tym śnie, jakby przeżywam te rzeczy, ja widzę siebie, jak na przykład modę się o chory, kładę ręce albo przemawiam, i potem przychodzi ta sytuacja. To było na przykład coś takiego było właśnie z Pakistanem. Kiedy pierwszy raz w 2018 roku tam pojechaliśmy, Pastor, który to organizował, powiedział, zrobimy jakąś ewangelizację, totalnie człowieka nie znaliśmy, zaprowadził nas w jakieś pole, gdzieś nas wywieziono, prowadzą nas na scenę, nagle oślepiające światła i 10 tysięcy ludzi, muzułmanów, do których mamy mówić o Jezusie. Wow. I wiesz, to nie jest sytuacja taka, którą ty bierzesz pod uwagę, tak, no, może. Tak. żebyś kiedyś się wydarzy, że będę go No, oprzymał. będę to robił, nie. To, to nie jest coś prostego, to nie jest coś łatwego do zniesienia, ani na, na, nawet na twój system nerwowy. To nawet nie chodzi o duchowość, nie? E, żeby sobie poradzić. Ale przez to, że miałam sny wcześniej o czymś takim, to jak gdyby, mm, ja pamiętam to uczucie tam, że ja po prostu się czułam jak ryba w wodzie. Ja wiedziałam, że to jest naturalne. Bo tak jak Ci powiedziałam, ja nie jestem z natury jakimś typem gwiazdy, która uwielbia tłumy i sceny i jej się super przemawia do muzułmanów w języku angielskim. To nie była dla mnie wygodna sytuacja, ale wtedy dostałam jakąś taką łaskę ponanaturalną, że miałam odwagę, miałam siłę i to nie była przerażająca dla mnie sytuacja, tylko ekscytująca, ale była przygotowana wcześniej przez sen. Hmm, niesamowite to, co mówisz, bo ja patrzę na swoje życie. Wiesz, ja miałem snę, że Modlę się o kogoś, że modlę się na język o kogoś, że śpiewam, nagle budzę uh -huh. się w nocy i ja dalej śpiewam, uh -huh. mimo że nie jestem śpiewakiem, albo, wiesz, modlę się o kogoś i płaczę i budzę się i dalej płaczę, uh -huh. albo modlę się na przykład i wyganiam z kogoś demona, uh -huh. albo że wyganiam z siebie, ale to już dziwne rzeczy. <laughs> ale też w ogóle takie uh -huh. dwie ciekawostki słyszałem, nie wiem czy to potwierdzisz, że w śnie, jak Bóg daje sen, to warto patrzeć na ogół niż na szczegóły w tym śnie, bo często szczegóły są naszym językiem, a w ogóle Bóg w tym wszystkim, co jest jakby tą główną myślą, snu no, znaczy, Ja bym to powiedziała tak, że trzeba uważać, uważać z interpretacją, bo pewne rzeczy nam się śnią, ale my często się rano budzimy i to jakoś interpretujemy, no bo jeżeli chcemy o, o tym śnie opowiedzieć komuś, no to już nadajemy temu no, swój szaka. własny język, już to wkładamy w przegródki, które już mamy w głowie, e, które niekoniecznie są wcale dobrą interpretacją, tak? Więc... E, tak, ogólne wrażenie snu jest na, na pewno bardzo ważne. Czy my się w tym śnie baliśmy, czy czuliśmy się komfortowo, czy czuliśmy się zagrożeni, czy też czuliśmy się wspaniale podniesieni, że to wszystko jakby ma znaczenie. A my często myślimy właśnie o szczegółach i chcemy znaleźć symbolikę bardzo szybko, a niekoniecznie ta symbolika będzie właściwym, hmm. że tak powiem. Wytłumaczeniem tego. No też słyszałem taką rzecz, że na przykład jak w śnie, ale to, to jest do zinterpretowania, bo Biblia nie mówi o tym jasno, ale na pewno mówi o tym, że Bóg mówi w snach, uh -huh. więc fajnie słuchać w, tym, w, tej, w tych rozmowach na temat słuchania głosu Pana Boga, żeby mieć świadomość, że Bóg chce też mówić w snach. I, I, i też jeszcze pociągnę ten temat, bo jakby sny to jest jedna rzecz. A druga rzecz to, ja bym to nazwała taka przebudzona wyobraźnia. To znaczy, Bóg bardzo dużo do mnie mówi w obrazach. I wiem, że są różne osoby. Są osoby, które słyszą właśnie głos, czy fizycznie, czy pełne zdania w głowie pojawiają się. Są osoby, które są bardziej wrażliwe nawet w ciele, coś odczuwają, jakiś ból, czy jakieś, jakieś wyrażenia. Są osoby, które widzą, pokazują się całe wyrazy na jakichś osobach, na przykład albo zdania. No, na przykład patrzą na człowieka i widzą cudzołóstwo. Nie? Ja jestem osobą, która bardzo dużo wyobraźni widzi, całe obrazy. I nie wiem, to po prostu Bóg chyba nas tak stworzył, że każdy z nas jest bardziej wrażliwy pod pewnym kątem. Więc, jakby sny to jedno, a druga rzecz to podczas modlitwy, czy nawet nie podczas modlitwy, podczas jakichś zdarzeń w ciągu dnia, po prostu widzę jakiś obraz. To nie jest wizja taka otwarta, że ja swoimi oczami to widzę, tylko wewnątrz głowy. Pojawiają się jakieś wrażenia czy obrazy, i wtedy czuję, że to jest coś znaczącego, że to jest, że Bóg chce mi coś powiedzieć. I wtedy się pytam: Boże, co to jest? A dlaczego? Dlaczego się tak czuję, albo dlaczego to widzę. I to zazwyczaj jest w takim kontekście, kiedy modlę się o inne osoby. To zresztą też uczę na szkole słuchania Boga, takiej inicjatywie, gdzie no tak czuję, że mam taką misję, żeby pomóc innym ludziom ruszyć, że tak powiem, z tym procesem odbierania od Boga. No właśnie, to dwie kwestie, bo jedną poruszyłaś i ja wiem, że ktoś to, to ogląda, na pewno zada to pytanie. Czyli jakbyś mogła chociaż pokrótce powiedzieć, mm -hmm. jak to było z twoim nawróceniem przez sen? Bo mm -hmm. to jest, powiedział, że to jest bardzo ciekawe, więc ja już jestem, no, ja chcę to wiedzieć. <laughs> nie, że tylko o tym w tym momencie myślę. A druga rzecz, jakbyś mogła też poruszyć kwestię właśnie, no, okej, okay, ja sobie siedzę, nie umiem słuchać Pana Boga i jak? Bo wiem, że za chwilę też jest konferencja, na której uczysz takich rzeczy i wiem, że na wywiadzie nie da się wszystkiego wziąć, mhm. więc zapraszam na tą konferencję. Ale najpierw właśnie byś powiedziała, jak to było? Jak to przez sen się nawróciłaś? Tak, więc y, to jest taka bardzo zabawna historia. Y, Bóg ma niesamowite sposoby. Ja, tak jak wspomniałam na początku, ja jestem z domu niewierzącego, y, gdzie była du duża awersja do religii. Do tych wszystkich spraw religijnych. Więc ja z dala, jak, jak od ognia, że tak powiem, daleko się trzymałam i mi się źle kojarzyły osoby, które wierzą w Boga. Że to są jacyś dewoci, że to są jacyś ludzie emocjonalni, niezrównoważeni, nie potrafią żyć normalnie, dlatego Boga szukają. Tak więc Pan Bóg miał tutaj gruby, gruby problem ze mną prawdopodobnie. I dał mi taki sen, kiedy miałam 16 lat, przyśnił mi się mój nauczyciel od angielskiego. W tamtym czasie Polska jeszcze taka była dosyć bura, ciemna. Bardziej rosyjski niż angielski wtedy w szkołach. <noise> tak, rosyjski też miałam. Ale akurat przyśnił mi się nauczyć od angielskiego, który był ubustwiany przez wszystkie moje koleżanki, bo był rzeczywiście przystojny. Miał długie włosy, nosił cowboy boots, jeździł Audi i pochodził z Australii. I w Polsce był? I był w Polsce. Przyjechał do Polski i uczył w mojej szkole w Milanówku, w liceum. Wszystkie dziewczyny się w nim kochały. Ja no dobra, szczerze mówiąc, ale pff, to nie był mój typ, tak? To facet nie był zupełnie w moim typie, tym bardziej, że się dziwnie zachowywał, to znaczy był taki szalony, strasznie dziwne rzeczy robił. Ale Bóg mi dał sen. Yy, I w tym śnie yy, dokładnie nie pamiętam, co mi się tam śniło, ale kiedy się obudziłam, też byłam zakochana w nim. No takie badalne, takie dziwne, ale to uczucie było tak mocne, że ja przez dwa lata kombinowałam, w jaki sposób można by było go poznać w taki naturalny sposób, powiedzmy. Nie to, że uczennica chce się mówić z nauczycielem. Nie chciałam czegoś takiego. I to też myślę, że to jest takie potwierdzenie, że, że Bóg jakby prowadził mnie w tym wszystkim, bo mnie, mi, nie, mi to nie przechodziło, jakby Bóg to podsycał. I w końcu, kiedy przestał nas uczyć, naszą klasę. Ja pomyślałam, to jest dobry moment. I zorganizowałam spotkanie z nim, to znaczy, zadzwoniłam do niego i powiedziałam, że jestem dziennikarką, która chce zrobić wywiad z człowiekiem, a. który mieszka w Polsce, a jest Australijczykiem. I czy on by się zgodził po prostu takiego wywiadu udzielić? Spotkaliśmy się w kawiarni, ja się odstrzeliłam, myślałam, że zrobię na nim jakieś wrażenie, a on w tej kawiarni przez pięć godzin opowiadał mi o Bogu. Naprawdę? Tak. Wow. I to tak otwarcie, totalnie nie zwracał uwagi na to, że ja się tam krzywiem i ja nie lubię takich tematów, ale on mi opowiedział o, o tej relacji z Bogiem takiej głębokiej, tej duchowej, tej osobistej. I ja byłam w szoku, bo ja nigdy nie słyszałam takich rzeczy. Ja myślałam, że tylko jest religijność taka, wiesz, powszechna, na pokaz, zewnętrzna. A on opowiedział o, o duchowości o tym, że, że Jezus jest jego przyjacielem, że on słyszy Boga. Że Bóg mu odpowiada, kiedy on się modli, to Bóg mu odpowiada. I, i wiesz, na początku tak sobie myślę: Jej, facet jest taki przystojny, ale po co on, on do tym Bogu gada? E, miałam takie nastawienie, ale po tych pięciu godzinach ja wiedziałam, że coś w tym jest. I powiem ci, że następnego dnia y, wyciągnąłam Biblię, która w naszym domu leżała gdzieś tam zakurzona, i przeczytałam całą Ewangelię Mateusza i oddałam swoje życie Bogu. Następnego wow. dnia. Po prostu poszło jednego dnia. To był 17 października. Ja pamiętam do tej pory, że byłam w szoku, że Bóg tak szybko dokonał tej przemiany. Co ciekawe, miłość do tego chłopaka totalnie mi przeszła. Momentalnie, jak tylko zakochałam się w Bogu, jakby to odeszło. Więc dlatego też widzę, że. Dlatego mówię, że to było jakby przez sen. Bóg przykuł moją uwagę w ten sposób. Niesamowite. Mhm. Wow. Wiadomo, nie ma co tego brać jako. Y pewien pattern, wzór do tego, jak no ma się nie. człowiek nawracać, ale jeśli jesteś przystojnym mężczyzną, to zamiast e, podrywać dziewczęta, to po prostu mów im o, o tak. Bogu. Tak. To przede wszystkim. E, no wie, wiesz, to jest... Bóg, ale co ciekawe, e, potem wyszłam za, może za jego najlepszego przyjaciela. Wow. Bóg no. jest dziwny. Tak, Bóg jest dziwny. Bóg, Bóg jest prowadzi. dziwny. Mhm. Ale e, wiesz, ja, ja wyciągam taką jedną rzecz z tego, że fajnie jest mieć świadomość, że Bóg używa twojego języka, jakby mówi do ciebie w jakby w twoich jakby takich potrzebach, potrzebach tak. barwach, emocjach, tak, tak. że szukać, żeby wypatrywać tego Pana Boga mhm. i oczywiście, przede wszystkim to będę podkreślał i to ty, ty fajnie powiedziałeś, że szukać, w, przede wszystkim mieć fundament w Słowie Bożym i też jakby rozmawiać z ludźmi na ten temat, mhm. bo wiesz, Bóg ci może powiedzieć, nie wiem, no tak jak mój kolega miał taki przykład, gdzie się od kiedyś mówiłem na wywiadzie, że wiesz, jakiejś dziewczynie Bóg powiedział, że to ma być jej mąż, no. tak. Ona do niego podeszła, a on powiedział, że no to Bóg się mhm. pomylił, no bo on ma już dziewczynę i narzeczono mhm. w ogóle. Mhm. Więc abstrakcja, więc Ale takie prostwa. Ale jeszcze ci wejdę w słowo, bo też fajne doświadczenie ym, z wyjazdem do Pakistanu. Odezwał się do mnie pastor John, który jest naszym partnerem od wielu lat. No ale wtedy był dla mnie obcym człowiekiem. Zaczął mnie zaczepiać na Messengerze, że Bóg mu pokazał, że my przyjedziemy do Pakistanu, że my będziemy tam robili wielkie rzeczy, że my będziemy współpracowali, że mnóstwo ludzi będzie uwolnionych, że będą ewangelizacje. Ja myślę sobie... I przez parę miesięcy mnie tak zaczepiał. Mówię, no tak, tobie Bóg powiedział, mi nie. Tak? Jakby miałam takie same podejście, że pewnie chodzi ci o pieniądze, człowieku. Tak? I w końcu mu powiedziałam, żeby w ogóle do mnie nie pisał. Parę miesięcy później, nie wiadomo skąd, nagle przyszło, to nawet nie była modlitwa, wiesz, to nie było w modlitwie. Przyszło przekonanie do mnie, jedź do Pakistanu do tego człowieka. Bóg mi przypomniał w ogóle tego człowieka i dał mi niesamowite przekonanie, że mamy tam pojechać. Dwa miesiące później już byliśmy w Pakistanie i od tamtego czasu współpracujemy. I uratowaliście mnóstwo rodzin. Uratowaliśmy mnóstwo ludzi. Jak mówi Bóg, po prostu niepojęcie. Najpierw powiedział y, temu człowiekowi, jego przekonał, ale do mnie dotarło dopiero po paru miesiącach. A to też jest niesamowite, że Bóg nie obraził się na ciebie, że ty y, nie przyjęłaś tego od Niego. Mm -hmm. No bo różne rzeczy, różni ludzie do nas piszą, różne komunikaty do nas docierają i fajnie mieć tą świadomość, że ostatecznie Bóg chce do ciebie mówić. No. Że On, jak się powie, tak jak z Anią Chojnacką robiłem rozmowę tak. i ona powiedziała, że Bóg przede wszystkim mówi do ciebie. Mm -hmm. A jak nie potrafisz usłyszeć przez natłok wszystkiego wokół mm -hmm. ciebie, to powie przez kogoś innego, mm -hmm. bo przez sen i nagle okaże się, że to się złoży w całość tak, jak Ty mówisz. A idąc dalej, powiem, bo ja jestem tego ciekawy, to jakbyś mogła, no na przykład ja, ja jestem, nie umiem słuchać Pana Boga, i zastanawiam się, to jak, jakie Ty mogłabyś dać jakieś nie wiem, punkty, porady, wiadomo coś, co potem na szkole, którą prowadzisz, rozwijacie słuchania głosu mhm. Pana Boga, ale na przykład dla naszych ludzi, którzy nas oglądają. Tak, no najważniejsze jest, żeby zrozumieć, że po pierwsze jest to proces, którego uczymy się całe życie, tak jak w każdej relacji. A z drugiej strony też, żeby zrozumieć, że to może być w jednej chwili i to jest niepojęte, bo jakby my dojrzewamy w tym procesie uczenia się, odbierania od Boga i to może trwać właśnie całe życie i, i robimy to coraz lepiej wtedy, ale z drugiej strony to nie jest tak, że musisz być super dojrzałym chrześcijaninem, żeby Bóg do siebie przemówił. To jest nieprawda, bo Bóg mówi nawet do ludzi niewierzących. I tak, e, jeśli chodzi o takie rady, to przede wszystkim czytaj Pismo Święte, to, to żeśmy mówili. Otaczaj się słowem. Jakby to słowo musi być, e, musi być jakby w Twoim wnętrzu: ono musi, by, ono musi Cię przesycać, przepełniać, ono się musi wylewać z Ciebie. To nie jest tak, że codziennie 5 minut coś poczytasz i tyle. To musi być ileś godzin dziennie, przynajmniej na początku, e, kiedy zaczynasz przygodę ze słowem. Po drugie, módl się, po prostu powiedz, Boże, mów do mnie. Ja chcę Ciebie słyszeć. Otwórz mi uszy, otwórz mi oczy. Podczas szkoły słuchania Boga zawsze mamy właśnie taki etap, kiedy modlimy się, prostą modlitwę. Boże, otwórz nasze oczy, otwórz nasze uszy, bo chcemy Ciebie słyszeć. Chcemy odebrać od Ciebie i wiemy, że jesteś Bogiem dobrym, który chce. Nam dać słowo, które nas podniesie, które nas zbuduje. Bo to jest kolejne właśnie zrozumienie, które płynie ze słowa, że, ym, że Bóg nie chce nam jedynie wytykać błędów, grzechów, bo mamy takie przekonanie, właśnie będąc zanieżonymi w takim społeczeństwie religijnym, że Bóg jest surowym sędzią, który się cały czas na nas gniewa. On jest cały czas wkurzony na nas, bo my nie żyjemy tak, jak powinniśmy, i yy, wykorzystuje momenty komunikacji tylko po to, żeby nam przyłożyć, że tak powiem, tym słowem. Tak. A tu zobacz, znowu źle zrobiłeś, a tutaj dałeś ciała, a tutaj taki grzech. I, yy, i to podświadomie sprawia, że my nie szukamy jego obecności, nie, szu nie chcemy go słyszeć wcale, jak takiego, wiesz, właśnie wkurzonego ojca, nie? którego lepiej unikać. Um, i kiedy poznajemy słowo, to widzimy, że nie, że Bóg jest dobrym ojcem i chce do nas mówić po to, żeby nas zachęcić, żeby nas podnieść, żeby nas zbudować, żeby dać nam takiego wiatru w skrzydła. I kiedy z takim nastawieniem zaczynasz słuchać Boga, to okazuje się, że yy, o wiele łatwiej się Go właśnie słyszy. I no, i wtedy też jest ważna świadomość, że Bóg nie mówi tylko po polsku. Ja bardzo lubię to powtarzać. Bóg nie mówi tylko po polsku, On nie mówi całymi zdaniami, bo my mamy taką, może w tych kręgu właśnie cywilizacji zachodnich, mocne nastawienie na przekaz werbalny, na przekaz logiczny. Pewną frazę, prawda, ktoś wypowiada, informację, którą my zrozumiemy. Ale y, świat komunikacji jest o wiele szerszy niż tylko słowa. I mówimy o tym, że mała ciała jest bardzo ważna, tak, ale y, Bóg ma o wiele więcej różnych kanałów komunikacji z nami. Więc już mówiłam o tym odczuwaniu, odczuwaniu pewnej atmosfery, odczuwaniu pewnej, pewnej duchowej, emocjon czy emocjonalnej, czy duchowej atmosfery. Bóg również mówi w ten sposób do nas. Być może mieliście takie zdarzenie, że na przykład weszliście do jakiegoś pokoju, czuliście, że, że to coś jest nie tak, że lepiej stąd wyjść, że lepiej stąd uciec. Bo tu się coś dzieje nie tak. Albo spotkaliście człowieka, tak? spotkaliście człowieka, który z nim jest coś nie tak. Nie? On jest jakiś dziwny. I to nie chodzi o to, że się dziwnie zachowuje, ale jakby czujesz jakby wewnętrzne ostrzeżenie, że lepiej się trzymać od niego z daleka. Nie? Bóg mówi w ten sposób. Bóg mówi również przez to, już żeśmy mówili przez innych ludzi, czasami przez małe dzieci, czasami przez zupełnie niewierzące osoby. Ja pamiętam, kiedy rodziłam swoje pierwsze dziecko jagodę i była druga w nocy, byłam zupełnie sama. Bolało jak nie wiem. I pamiętam modliłam się: Boże, niech to się już skończy, chcę urodzić tego dzieciaka. I wtedy przyszła pielniarka i pogłosiła radio. I tam leciała piosenka Kate Bush i Bolton. Michael Bolton. Michael, Michael no, no, no. Bolton. I tam takie były słowa, że don't give up, nie? nie podawaj się. Jestem z tobą, jestem przy tobie. I ja ja wiedziałam, że to Bóg do mnie mówi w tym momencie. Te słowa dały mi taką siłę. Wiesz, to była świecka, zwykła piosenka, nie? Ale ponieważ ja się modliłam, to odebrałam to, że Bóg mi odpowiada, właśnie. Ta kobieta przyszła, pogłosiła te słowa, tak jakby Bóg powiedział: Jestem tutaj, jestem z Tobą. Więc Bóg mówi w ten sposób. Bóg czasami mówi, wiesz, na przykład byłam w takiej sytuacji, siedziałam w parku na ławce i byłam przygnębiona, po prostu przybita jakąś, jakąś sprawą. I mówię, że ty jesteś, to zrób coś, podnieś mnie duchowo. I nagle wyszło słońce, yy, promienie na mnie, bo były skierowane, po prostu nagle odczułam to ciepło i znowu chmury, bo cały dzień było zachmurzenie, i po prostu w tym momencie, kiedy się pomodliłam, przyszło to słońce, które na mnie spadło, i za chwilę znowu yy, chmury zaszły. Tak jakby właśnie Bóg mówił, jestem, jestem, nie martw się, tak, ja to słyszę, nie jestem obojętny. Um, myślę, że takie życie, chodzenie w, taki, w takim moditewnym y, trybie, kiedy Ty rozmawiasz cały czas z Bogiem, kiedy Ty powierzasz Mu różne rzeczy, kiedy mówisz, Boże, zobacz, zobacz, co się dzieje na ulicy, jakie korki, ja nie dojadę. Prowadzisz taki dialog wewnętrzny z Bogiem, o wszystko się modnisz, to wtedy też zaczynasz dostrzegać odpowiedzi. Bo to jest tak, jak wiesz, kobieta jest w ciąży to wszędzie widzi inne kobiety, które są w ciąży i widzi wózki mm -hmm. <laughs> i człowiek, który nie jest w ciąży, on nie będzie, w ogóle nie będzie zwracał uwagi na to, tak? ale ktoś, kto ma to na uwadze, będzie to dostrzegał prawda? i tak samo my, kiedy my jesteśmy w takim trybie modlitewnym, to będziemy dostrzegać też Boże odpowiedzi i wtedy ktoś powie, no co, słońce zaświeciło i ty żeś to odebrała od Boga, piosenka była po pogłoszona i to był niby Bóg, tak, ktoś, kto się nie modlił, to tego nie zobaczy, tak? A do mnie, do mnie mówi Bóg cały czas. Wiesz, ja tak na to patrzę. <laughs> jestem w takim momencie życia, gdzie bardzo mocno. Pamiętam, jak się nawracałem, to po prostu Pan Bóg no, mówił tyle do mnie. Ja byłem po prostu. Mhm. Ja nie musiałem być namawiany do czytania Biblii. Ja po prostu mhm. kochałem czytać Nowy Testament, czytać Biblię. i Czytałem, podkreślałem, słuchałem, mówiłem, składałem mhm. cały czas świadectwa, wszystko było dla mnie świadectwem. I gdzieś potem to wiesz, życie poszło swoją drogą, no, trochę to się rozmyło i w ostatnim czasie, tak na nowo mówię, ja chcę świadomie, mm, Zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, bo Jezus powiedział: Ja odchodzę i daję wam Ducha mm -hmm. Świętego. On zostanie z wami. Tak. I, I rzeczywiście, bo wiem, że kiedy ja będę w przyjaźni z Duchem Świętym, to mm -hmm. ten Jezus w moim życiu będzie uwielbiony i też będę naprawdę słyszał. No bo mm -hmm. ja sobie myślę tak, jak Jezus był, rozmawiał z apostołami, kiedy on mówi, że daje wam Ducha Świętego, który jest osobą, to tak naprawdę mogę z Nim rozmawiać. I e, mówię o tym, że im więcej czasu spędzamy z Duchem Świętym, im więcej czasu się modlimy. Tym bardziej zaczynam słyszeć ten głos, to co Ty na początku powiedziałaś, że yy, tak jak dziecko, no dziecko uczy się słuchać swojej mamy. No. Słyszy ją, słyszy raz, drugi, trzeci i już wie, że to mama. Że dziecko potrafi czasami już nawet yy, po krokach rozpoznać, tak. że to mama, więc mi się wydaje, że tak samo, kiedy my spędzamy ten czas z Panem Bogiem, to wtedy to się w nas zmienia. Więc to chyba taka fajna klamra tego, co mówiłaś, bo, bo dziękuję Ci za to. Jeszcze dodam yy? jeden ze sposobów, jak można się uczyć słuchać Boga, to jest służenie innym ludziom. Podczas szkoły Słuchania Boga, również podczas moich spotkań środowych, które nazywam górą modlitwy, zachęcam uczestników, żeby modlili się o siebie nawzajem. To jest bardzo ważny element, bo jakby kiedy my się uczymy, czujemy, że no ktoś mi powinien powiedzieć słowo, ktoś mi powinien usłużyć, usłużyć że ktoś że ja muszę coś wziąć, tak, żeby się nauczyć. Ale to jest niesamowite, że najwięcej uczymy się, kiedy dajemy, kiedy służymy, kiedy jakby koncentrujemy się nie na sobie, tylko na innych ludziach. Amen. I bardzo wiele osób zaczyna pierwszy raz słyszeć Boga, kiedy modli się o kogoś innego, kiedy prosi o słowo nie dla siebie, tylko dla kogoś. Ja to obserwuję ciągle i, i co, roku, yy, co roku jest coraz jakby większa liczba takich osób, które to potwierdzają, że, yy, że to nastawienie sprawia, że jakby Wiesz, Bogu się podoba pokora, Bogu się podoba to nastawienie nie na siebie, tylko na kogoś, bo to jest w Jego sercu. I On wtedy jakby, nie chcę powiedzieć, że chętniej odpowiada, ale On się przyznaje do tego, bo to są Jego metody. Więc yy, módl się o inne osoby, pytaj Boga o słowo dla, yy, dla tych osób, yy, po to, żeby właśnie kogoś podnieść, żeby kogoś zbudować. Yy, ludzie bardzo potrzebują słyszeć głos Boży. Ja myślę, że to jest taki element, który jest y, niedoceniany, że wiesz, nas kształtują słowa innych ludzi. Często rośniemy tacy trochę pokrzywieni. Y, nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy zlepkiem słów, które żeśmy słyszeli, które były często krzywdzące, które były y, nieprawdziwe o nas. Y, a jak słyszymy Boga, to jesteśmy uzdrawiani. I to jest też w Piśmie Świętym w wielu miejscach powiedziane, że Bóg posyła słowo, żeby nas uzdrowić. Że nasze dusze się prostują, że my zaczynamy wiedzieć, kim jesteśmy, my zaczynamy mieć sens życia, my wiemy dokąd idziemy, my zaczynamy mieć też taki autorytet, y jeśli chodzi o robienie różnych rzeczy dla innych ludzi, właśnie przez Jego Słowo, że to Słowo nas jakby buduje, ono nas y rzeźbi wewnętrznie, ono nas jakoś kształtuje, y że stajemy się tymi osobami, do jakimi Bóg nas stworzył. Odpadają te wszystkie stare zranienia, jakieś krzywdzące rzeczy, które nas kształtowały, i zaczynamy być podobni do Chrystusa. Amen. Piękna klamra. Ostatnia rzecz, bo wiem, że za chwilę zaczyna się Twoje wydarzenie odnośnie słuchania głosu Boga, gdzie można też ćwiczyć, rozmawiać, być z ludźmi. Tak. Więc jakbyś mogła na to zaprosić? Gdzie to jest? Jak się zapisać? Czy są jeszcze miejsca i w ogóle? Tak, tak. S są miejsca dlatego, że to jest inicjatywa całkowicie online. E mamy ludzi z całego świata. W zeszłym roku było 2,5 tysiąca ludzi, szkoła słuchania Boga, tak to się nazywa. E przez cztery dni pod rząd, od 5 lutego do 9 lutego o godzinie 20. Spotykamy się na transmisjach live, gdzie właśnie oprócz uczenia się z Biblii, w jaki sposób usłyszeć Boży głos, ćwiczymy. Mamy dużo praktycznych ćwiczeń, dobieramy się w pary, gdzie również dajemy sobie słowo nawzajem. I na maila również uczestnicy dostają materiały, takie prace domowe, które pomagają po prostu samemu ćwiczyć w słuchaniu. Słuchaniu. Tak więc można się zapisać na agataszyřeska.com łamane na Szkoła Słuchania Boga, to pewnie się wyświetli ten link, mam nadzieję. Jak najbardziej są miejsca. Ważne jest, żeby się zapisać, dlatego że wtedy będziecie mogli otrzymywać materiały również na maila, linki do transmisji. No i łatwiej będzie się komunikować. Super, więc zapraszamy bardzo mocno. Ostatnie tylko pytanie, bo ty powiedziałeś, że ludzie mogą się o siebie modlić. Czy oni na online będą się modlić o siebie? Tam jest jakaś opcja, nie wiem, Zooma, czegoś takiego? Nie, znaczy... No, są ćwiczenia, które są online, które robimy hmm. w tym samym czasie, ale są też takie właśnie prace domowe, gdzie, hmm, gdzie ktoś w domu się modli, a potem przekazuje to słowo od tamtej osobie. I te osoby się porozumiewają między sobą. Fajnie, no to jest bardzo dobra inicjatywa. Jest dużo przyjaźni, osób, które się w ogóle po raz pierwszy dowiadują, że, że są inni wierzący, którzy też w ten sposób potrafią słyszeć Boga. I, I często to są takie przyjaźnie, które potem są nawet w realu, że tak powiem, a nie tylko online. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. I w takim razie życzymy Wam, żebyście słyszeli głos Pana Boga, bo rzeczywiście zmienia rzeczywistość. I zasubskrybowali ten kanał, dali mi lajka, jeśli chcecie słuchać więcej takich osób. I przede wszystkim zapraszamy naszego TikToka, Spotify, Instagrama. Jesteśmy wszędzie, bo chcemy właśnie Wam dostarczać takie dobre treści mówiące o tym, że Bóg naprawdę kocha i chce do Ciebie mówić. Więc zapraszamy. Do zobaczenia.